way to defeating the Dark Lord. We bow to no one. I am the true Lord of the Rings. You cannot escape us. Middle Earth, Shadow of Mordor. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, z tej strony Joak. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Middle Earth Shadow of Mordor. A konkretnie w pierwszym odcinku zagrajmy w DLC Król Polowania. Nawet sobie specjalnie ustawiłem skina, aby pasował do tematyki. Tak więc rozpoczniemy to. Dołącz do Torwina i pokonaj armię wodzów, władców, bestii, którzy pojawili się w Nurn. I do not have time for another one of your hunts, Master Dwarf. Ah, but this is your hunt, Captain. There's a pack of war chiefs just arrived in Nurn. Call themselves Beastmasters. That does sound like my kind of prey. What do I need to know? I know you're familiar with the Caragors. I taught you everything you know about them. But let me tell you about their cousins from... Torvin, what of the war chiefs? You didn't bring me here just to hunt another wild cat, did you? Just to hunt another... Pay attention, Captain. These Karagaths are a silent, stealthy breed from beyond Nurn. And they can sneak up on just about anything. And what's worse, this new beast tamer has been burning the brushlands to the north. He means to capture them, break their will, twist them into Sauron's war machine. Every war chief is a scourge upon this land. Beastmaster or no, I will end them. Whoa, slow down. First thing we need to do is foil their plans. And I see no better way of doing that than using the very same Karagaths against this orcish scum. Show me how to find one of these creatures, then. Gladly, Captain. There's a Karagath hiding in those bushes. There it is. Go get it. Powiem, że interesujące to jest, ale boli mnie jedna rzecz. A mianowicie fakt, że... Dave Peace dla was? Karagat Szczęki Mroku. Okej. Okay. Boli mnie jedna rzecz, że w tym skinie nie mamy wyglądu tych zajebistych... O, czemu mi wyrzuciło runę? Halo, proszę mnie tak... Nie robić. Przynajmniej te jedne nie będę pakował, bo to już mam. No wyrzuć... Ej, no nie mam w ogóle moich run, ale skam. To jest co? Brutalne powalenie. Niech będzie. To jest też fajne. I oczywiście niewrażliwość na trucizny zawsze na propsie. Ataki Karagata. Podczas jazdy przytrzymaj trigger, aby się skradać. Podczas skradania się naciśnij X, aby zabić z ukrycia. Znajdując się nad urukiem, przytrzymaj, aby wykonać zabójstwo z powietrza. Excellent. Now listen. There's an Uruk camp nearby. It's where they're bringing their captured beasts. I suggest you take your new pet and prowl up to them unnoticed. Czemu nie? O, kolejna nowa rzecz do zbierania. Jak już tu jestem, to ją sobie zbiorę. Cóż to jest? Mordor is in no short supply of terrible tales, and few more dreadful than the black captains of Sauron.
I have never laid eyes on them myself, but their descriptions to me are the stuff of nightmares. A man trapped in perpetual agony in armor that does not grow with him. Another cursed for picking up the mace of Sauron after battle. And the mightiest among them, the Black Hand, is not spoken of in passing in these lands. May my beard grow ever longer ere I cross paths with these villains. I'll stick to hunting fair again. Okej, okay. To chyba dziennik Torwina, jakiś wpis. Tak, dziennik Torwina, dobrze. Po głosie go poznałem. To znaczenia tylko. To było wszystko. O, Władcy Bestii. Nie wiem, czy to było. Jest oznaczone, ale na wszelki wypadek wam pokazuję. Poganiacze byli. No i o Torwinie wpis też był. A czy się zaaktualizował jakiś? Nie. Kurde, ale... Bo też miałem powiedzieć, ale nie dokończyłem. Boli mnie strasznie, że... The dwarf shied from the Black Captains as well he should. Only the Black Hand remains now. And I will finish him. No, nie do końca. Czarni kapitanowie już zdechli. Czyli to pokazuje mniej więcej, że zanim poszedłem po czarną dłoń, powinienem się udać po... Znaczy zrobić tego questa. To się zabić wieżę i dopiero potem zrobić tego DLC-ka całego. Ale okej. Wait. A ciekawe, bo też nie sprawdziłem, czy są jakieś nowe upgrade. Umiejętności nie ma. No i atrybutów też nie ma. Szkoda. To bardzo szkoda. Myślałem, że coś fajnego będzie dodane. Czy coś fajnego, cokolwiek, że dodadzą. No ale najwyraźniej nie pomyśleli o tym. Go. Czajmy ten obóz. Wyeliminuj łowców. No i kurde, nie mam opcji dominacji, no już mogli się to zostawić po przejściu DLC-ka, no. No! Dobra, mogę te kontra zrobić, no. Odzyskam sobie strzały i zmienię wierzchowca na tego, którym tu przybyłem. Troszeczkę mi to nie idzie. Zauważyliście. Mi ciężko nie zauważyć, prawda? Jakim prawem taka wielka bestia może się poruszać tak cicho?
Zdejmuję ich jak kaczki. No i spotka się z Torwinem. No to lecimy. Wygórę. 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 O, on oczywiście w tym białym karagorze ciągle. Still work to be done to ensure the Uruk never tame the Karagaths. The war chief, the beast tamer. Aye, that unnatural fiend needs to be put down. To draw him out, use the Karagaths against his war camp. The more Uruk that die by their shadowy bite, the better. No dobra. Krótki wstęp. Ma trzech przybocznych. I wrażliwy na cios kończący z ukrycia. No to... nic łatwiejszego. Ma tutaj tych trzech. Ten ma w ogóle kosę z jakimś gościem. Kurde, mógłbym, wiecie, się zająć tymi przybocznymi, ale wiecie co? Spróbujmy tak... I will not let the Uruk exert mastery over these Karagaths. They are too dangerous. No okej, ale Brimbor się nie wypowie? Aż dziwne. O, jest kolejny dziennik Torwina, to w sumie zabierzmy go, jak już jesteśmy gdzieś obok. Gdzie to była ta misja? O Boże, gdzieś tutaj. Ukuj wszystkie legendy łowca, by odblokować moc ognistego rumaka! Okej, czyli jednak jest coś nowego. Jednak mamy coś nowego. Okej, czyli co? 2, 3, 4 misje są póki co. O, ciekawe. 4 misje są póki co fabularne i pewnie kolejne będą się odblokowywać następne. Albo będzie tak samo jak w poprzednim DLC-ku, czyli... zejdziesz tam? Dziękuję. Czyli ostatnia no akurat wypadło tam, że ostatnia, ale jedna z tych misji po prostu będzie misją, gdzie będą 2 cele do zabicia. Czytaj dwóch wodzów. A, to są ziomki nasze, okej. Zabierzmy sobie kolejny dziennik. It's the keen edge what cuts the mountain, they say. But after days of hacking through Uruk heavy plate and Karagor hide, these blades aren't going to sharpen themselves. Our weapons are extensions of ourselves and demand respect. A well-honed blade sharpened with a genuine dwarven whetstone can make the difference between being a hunter or the prey. My brother Gorvin once took a swing at a Karagor and his axe landed with a thud instead of a slide. He lived to tell the tale and has been sharpening his blade every night since then. Chciałem to zobaczyć, co mnie rzucić toporem w... no w tym przypadku w Karagora. A topór jest tak tępy, że zamiast trafić I znowu milczący Celebrimbor. Ale kurde, jak ja bym chciał zobaczyć takie coś. Chcecie zabić sobie Karagora, rzucacie w niego toporem, a topór się odbija. Jeszcze brakowało tego, żeby wrócił do niego. A tak wiecie, tak centralnie mu tak w pysk po prostu, żeby go walnął. Dobra, pozbądźmy się tu. Trzech. A, jest więcej, okej. Ładnie. Ładnie to wyszło. Dobrze. Odpalmy zatem tę misję, a po tej misji przejdziemy się do misji głównej. Łowcy myśleli, że są na szczycie łańcucha pokarmowego, ale on pokazał im, jak bardzo się mylą. Zabij łowców, jadąc wierzchem z ukrycia. The
secret meeting earlier. I can't be secret if the likes of you know about it. Wonder what. Did you hear that? Aha, dlaczego mi liczy osobno zabijanie łowców z ukrycia wierzchem i ogólne zabijanie łowców? A, dobra, bo po prostu wśród tych wszystkich łowców jest jakiś jeden konkretny, którego muszę zabić. No, ale w sumie nie muszę ich zabijać wszystkich, nie? Tylko tych konkretnych. Nadzieję w każdym razie. Zabici wierzchem, wykonałem cel, ale nie było nic bardziej prostszego. Dobra, i kolejny cel jest gdzieś tam. A nie, dobra, bo to... Jezus Maria, źle sformułowane. To nie jest zabij konkretnego łowcy, tylko że mam ogólnie te obozowiska oczyścić. Dlatego to są osobne liczniki. Ja bym to określił jako oczyść obozowiska z łowców, a nie zabij łowców z obozowiska. Szczęki mroku. Pięknie, kolejna achievement. Raczej dość konkretne nazwanie wymogu tego, co muszę zrobić. No i proszę, prawie jestem tu, ale zanim pójdzie... A nie, czekaj. Nie tam. Idziemy tu, a zanim pójdziemy tu, to jeszcze pójdziemy tu. Trzeci już dziennik zgarniemy. Oczywiście Karagat, żebym go nie pomylił z Karagorem w pewnym momencie. Karagat się z nami nie przeniósł, ale chyba jest jakiś obok. Jeszcze niżej. Jest tu zejście? A, tutaj gdzieś. Dobra. Hop. I hop. Pyk. Let us go. Among the orcs of Mordor, their greatest are the fighting Uruk-hai. And among them, their vicious captains reign over the tribes and armies with ironclad fists. I've dodged more than one pack of foul Uruk on my hunt in these dire lands. And I've stolen glimpses of the rite of ascension among these foul folk. Only the strongest and most devious lead, slaughtering their own kind until none stand to oppose them. Brutal, savage, dangerous. And they don't smell very sweet either. Jeszcze ich pocisnął na koniec. No ale nie jest to w sumie nic, o czym sami byśmy już nie wiedzieli. No doom keeps this dwarf from the grave. His first death will be his last, and his courage is impressive. Co ty nie powiesz? Dobra, obczajmy sobie chociaż jakieś informacje na temat tych jego ziomków. Boi się, gdy płonie, ranią go techniki bojowe. To mi się podoba. Czy to jest kapuś, czy to jest kolejna... Czy to jest kolejne takie do sprawdzenia? Nie, tu jest kapuś, to się mi podoba. A kurde, jak tak się już ulepszyło Taliona na maksymalny level, to aż dziwnie go widzieć z tymi niekelebrimborowymi ostrzami. Tylko jeszcze jestem takim jego podstawowym, powiedzmy.
No wiecie, z tym trochę lepszym tylko ekwipunkiem. Dobra, jeszcze ten i ten. Ten wrażliwy na ataki zwierzchowców. No dobra. To mi się podoba akurat. Czerwi. Kurde, jeszcze ten jeden by się przydał. O, akurat tutaj ktoś jest. To jest gdzie? Tam. O, tu jakiś ziomek. Bolg. No, jakby się dało go zabić z dystansu, to już bym się zdziwił, nie? Seeing you there reminds me how unimpressive you tots are. Super. A mnie to obchodzi tyle, co zeszłoroczny śnieg. Podwójna kontra, Makler! I'll be back another time, and you'll be sorry you ever crossed me! Nigdzie się nie wybierasz. Pięknie. Już nie bardzo wiem, dlaczego mi akurat... Kurde, i zepsułem. Dobra, mój informator jest gdzieś tam kawałek dalej, ale nie wiem, dlaczego mi akurat dało runę do sztyletu. Okej, okay, jeszcze był ten. No i też weźmie na ataki zwierzchowca. Bardzo ładnie. Takie ataki lubię. Ty zdychaj. No a ja wracam sobie. Tu. Aha, no tak. Przyjmijmy go sobie. Zeskakujemy i sprawdźmy teraz. Dziękuję. Mały, połóż się, mruchu. Dobra, obczajmy tego Kesta. Tak na sam koniec odcinka. Zew Karagata, jadąc na Karagacie, zabij z ukrycia stronników i nie wywołaj alarmu. To draw him out, use the Karagaths against his war cow. The more Uruk that die by their shadowy bite, the better. Zabij 5 z ukrycia, nie wywołując alarmu. No, tylko oczywiście muszę zabić 5 jakichś konkretnych. To by nie było za łatwo. Udało się? Nie do końca chyba się udało tak jak chciałem, żeby się udało, no ale mówi się trudno. Dobra. Strzelec na górze. Nasz cel na dole. Dziękować.
Jeszcze tu akurat jeden. Co czu mi tam tego nie zaliczyło? No ale bullshit. Hello. On jest wrażliwy na atak z ukrycia. Co mnie jest bardzo na rękę. Pytanie tylko, czy uda mi się ten atak wyprowadzić. Okej, odłączył się od swoich. To mi się podoba. I pięknie! Dziękować. Nawet nie było gadki, nie? No ale co mnie to obchodzi? The Beast Tamer is dead, and with him the Uruk's control of the shadowy creatures. O, proszę, reszta uciekła. Czyli nawet nie było sensu zgarniania sobie informacji na nich. Nigdzie nie idziesz. No i pięknie. No to co? Myślę, że w kolejnym odcinku zabiorę się za jedno z tych dwóch zadań. A jeszcze mam dwie minutki, żeby takie ładne pół godzinki mieć, to przejdźmy się po ten dziennik. Będzie takie fajne zwieńczenie, żeby na koniec posłuchać sobie już czwartego dziennika Torvina. No plusy są osobiście, sam ciekaw, co on tam będzie miał. Czy to jest Grauk? To jest Grauk. No, Jesus, czemu nie mogłem go przejąć? Co, nie miałem zasięgu? O, no to... O! Skażone Graugi! Wyceluj i chlu... I wyżygaj się na tych! O Boże! Jeny! To jest w ogóle achievement, żeby zabić chyba kilku takim Graugiem. Przejadę. Tak paskudne, jak się tego ogląda. A on w ogóle żyga, no nie ma ataku zwykłego, tylko normalnie masz tego żyga na lewo i prawo. Dobra, to wiecie co, jednak po tego się wybiorę kiedy indziej. Jak już mam tego Grauga, to spróbuję tego achieva sobie zdobyć. Teraz tutaj... O, i stąd zaczęliśmy uciekać, bo tak... A nie, Boże, przecież tutaj był ten młotek z Mithrilu! Gdzieś tu na ścianie, off. W tym miejscu, zdaje się. Był tak wciśnięty w ścianę. Ten młot z Mithrilu od Celebrimbora. Obcęgi to były jeszcze gdzieś indziej. Jeszcze wcześniej właściwie, a nie indziej. No i dobra, obczajmy ten... Dziennik. Na sam koniec. The solitary pass between the valley of Udun to the north and the plateau of Gogoroth to the south is guarded by the dread graven image of Sauron himself, with the great kinds of men held subjugated in chains. The rock and steel of this visage inspires no deference in me for the craftsmanship or stonework. And by my beard, I am thankful this is the closest I'll ever come to seeing the Dark Lord. The shadows grow long this evening. I will write no more.
No, pewnie to jest dość oskarżone grałkopis, proszę dla was. O kurde, to jest grałk, który nażarł się za bardzo tego. Który za bardzo się nażarł guli, bo nie ma czego innego jeść. Co, nie wiem, czy mi go szkoda. Tutaj co wpadło? Zyskiwanie zdrowia. No nie mam niczego lepszego, więc pakuję sobie tak po prostu. Ty nie, mam coś lepszego? Tutaj coś. Strzały zadają bestiom o wiele więcej obrażeń niż dotychczas. Proszę, to jest to o wiele lepsze. No i dobrze. Tutaj na szybko wejdę sobie w armię, w mapę, przeniosę się w to miejsce. A w kolejnym odcinku będziemy sobie to miejsce. I'd have liked to see Torben's face when that statue came tumbling down and Sauron's head crashed to earth. No, Celebrimbor, co się obraziłeś? Czemu tak ciągle milczysz? No, spodziewałem się jakichś twoich komentarzy bynajmniej, no. Oj, nieważne. A jeszcze wzięła mnie jakaś... Ziewnięcie mnie wzięło. Dobra. Koniec odcinka na dziś, moi drodzy. Póki co. A w następnym odcinku zajmiemy się albo tamtą misją fabularną, albo tą tutaj. No, jedną z tych dwóch, nie? Może nawet kolejnego wodza uda nam się zabić. Kto wie. Ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia. Cześć.